jaka różnica, kim jest? Najważniejsze, że jest bardzo dobra. Poza tym jej rodzice wyjechali na wieś i zapomnieli dać jej klucze. I ona nie ma gdzie zostać. Tak, dosyć, Amina. Tutaj kończy się wasza przyjaźń. Niech mieszka z kimś innym. Kamil, co się z tobą dzieje? Dlaczego ją wyrzucasz? To moja przyjaciółka. Amina, jaka przyjaciółka? Znasz ją zaledwie kilka godzin. Wyproś ją. Ona nigdzie nie wychodzi. A ty jesteś w moim pokoju. Więc wynoś się stąd. Amina, co ty nie rozumiesz? Ona nie jest normalna. Nienormalna tylko dlatego, że kocha zwierzęta? A ty uważasz, że to normalne? Nosić maskę i ogon i biegać na czworakach po parku? Nie twoją rolą jest osądzać. To jej wybór. A co jeśli ja zostanę kwadroberką? Czy też uznasz, że jestem nienormalna? Tak, zrobię to i powiem wszystko rodzicom i wsadzą cię do kocborowa. Śmiało, powiedz im, a ja będę cię nazywać kapusiem. Twój brat jest agresywny. Tak, taki stał się w więzieniu. On naprawdę był w więzieniu? Tak, tam spędził kilka godzin na komisariacie za chuligaństwo. Nie mówmy o tym. Basil, co robisz? Nic, myję samochód. Widzę, ale dlaczego? To jest samochód dyrektora. A ty co, nie wiesz? Kupiliśmy nową szybę, tę, którą stłukłeś. No i nową też zdążyliśmy rozbić. Nieważne, żeby cię wypuścili z aresztu, zgodziłem się myć samochód dyrektora przez miesiąc. Kurczę, Puzzle, dziękuję ci, pozwól, że ci pomogę. Spoko, poradzę sobie. Ej, dzieciak, chodź tutaj. Co? Co? Chcesz zarobić kasę? No chcę, a co mam zrobić? Nic takiego, po prostu umyć samochód. Masz, trzymaj. Jak dobrze umyjesz, to zadzwonię do ciebie jeszcze raz. I bądź ostrożny, to samochód dyrektora. Sam sobie myj, nie jestem twoim lokajem. Ole, 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 ole. Idziemy po mistrza. Przestań, Bubble, głowa już mnie boli. Dylan, oddawaj, niczego nie rozumiesz. Byłem wczoraj z tatą na meczu. Pierwszy raz w życiu, to było takie fajne. 40 tysięcy fanów i wszyscy krzyczeli ole, 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 ole. Idziemy po mistrza. Fuj, Bubble! Tak czy inaczej, Dylan, dziś po szkole będziemy grać w piłkę na naszym podwórku. Jaką piłkę, Bubble? Nawet nie umiesz grać. Umiem grać. Ej, koszykarze! Pójdziecie dzisiaj po szkole pograć w piłę? Dylan, dawaj, zagrajmy z nimi. Co ty, nie będą chcieli? Chociaż mam pewien pomysł. Ej, wy dwaj nieudacznicy! Nie potraficie nawet grać w Screechers, a co dopiero w koszykówkę. Coś ty powiedział? Możemy pokonać każdego w bitwie Screechers. Udowodnij! Przegrani dostaną kopa z piłki w tyłek! Ole, 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 ole! Idziemy po mistrza! Zamknij się, Bubble. Kto będzie pierwszy, wygrywa! Jasne? Dawaj, Bubble, rozwal go! Żebyś nie celnął. Dylan, nie bój się, to nie boli. Już przez to przechodziłem. Po prostu ściśnij mocno pośladki. Dzięki temu będzie mnie bolało. Aha. Dawaj z całej epy, żeby się już nie popisywali. Coś ty narobił, baranie! Spadamy stąd! Idioci! Wiejemy, babu! Słuchaj, Puzzle, chciałbyś zostać kwadroberem? Co? Nosić maski zwierząt i skakać na czworakach? Nie, nie miałem tego w planach. Nie mów, że ty chcesz zostać kwadroberem. Nie. Wygląda na to, że Amina tego chce. Poznała jakąś kwadroberkę, przyprowadziła ją do domu i mówi, że są przyjaciółkami. Co, ty serio? Tak. Koszykarze, jeśli dyrektor zapyta, kto zbił szybę, powiemy, że to wy! Tylko spróbujcie! Kamil, gdzie jest Amina? Nie udało mi się dzisiaj do niej dodzwonić. Nie odbiera telefonu! No i tyle, straciłyście przyjaciółkę, a to tylko dlatego, że nie jesteście trendy. Puzzle, co za bzdura, możesz normalnie wytłumaczyć? Amina wkręciła się w kulturę kwadroberów. Co, poważnie? Tak, próbowałem jej wytłumaczyć, że to nienormalne, ale ona nie chce słuchać. I tak, wszyscy siadajcie.
Tematem naszej dzisiejszej lekcji jest to, skąd się biorą dzieci. A ja wiem, skąd biorą się dzieci. Bocian je przynosi. Ciebie to na pewno przyniósł. Tak, a jak niósł, to parę razy upuścił na ziemię. Tak, cisza. Uspokójcie się. I tak. Życie każdego człowieka zaczyna się, gdy męskie i żeńskie komórki rozrodcze łączą się. Proszę pani, naprawdę chce nam pani opowiedzieć, skąd biorą się dzieci? Nawet pierwszoklasiści wiedzą, jak się rodzą. A dla tych, którzy nie wiedzą, więc dzieci biorą się... Nie wymądrzaj się i siadaj! I tak. Po połączeniu dwóch komórek pojawiają się dzieci. Kto rozbił okno w moim biurze? Czy wy żeście oszaleli i zapomnieliście, gdzie jesteście? Jeśli nie chcecie się przyznać, wszyscy zostaniecie ukarani, ale karę wymyślę później. Puzzle, umyłeś mój samochód? Jeszcze nie. Myję go na przerwach, żeby nie przegapić zajęć. Dziś taki ważny temat. Skąd biorą się dzieci? Co? Co to? Męska komórka. O, jasne, jasne. Ha! Puzzle jest cieciem! Zamknijcie się, koszykarze! To nie jest śmieszne! Amina, jeszcze raz opuścisz zajęcia, a powiem wszystko dyrektorowi. Amina, cześć! Cały dzień cię szukałam. Opuściłaś lekcję? Nie wiem, nie mam ochoty chodzić na zajęcia. A, rozumiem. Słuchaj, dzisiaj po szkole idę do centrum handlowego. Chcę kupić sobie nowy top. Pójdziesz ze mną? Nie, nie mogę. Moja przyjaciółka ma dzisiaj praktykę quadrobingu. Zaprosiła mnie do oglądania, więc idź beze mnie. Quadrobing? Amina, co, nie przyjaźnisz się już ze mną? Prawdopodobnie nie. Teraz słyszmy i teraz mamy inne zainteresowania. Amina, wiem, że bawiłaś się ze złymi dziewczynami. Może pomyślisz i nie będziesz się mieszać z tymi quadroberami. Pamiętasz, jak dobrze się bawiłyśmy? Chodziłyśmy na spacery, nocowałyśmy, tańczyłyśmy jako cheerleaderki. Stef, nie bądź nudna. Mówiłam ci, że to wszystko już mnie nie interesuje. Ole, 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 ole! Idziemy! Po mistrza! Babel, dlaczego się wydzierasz? To nie stadion. Nie, na stadionie byłem wczoraj z tatą, a teraz jestem na kampusie. Głupi jesteś? Nie. To wynoś się stąd! Ole, 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 ole! Ej, ej! A ty gdzie? Zakaz wstępu dla osób spoza kampusu! Okej, okay, poczekam tutaj. A ty kim jesteś? Co, nie widać? Kotem! Haha, jeśli ty jesteś kotem, to ja jestem pandą! Czak, siema! Szukamy Aminy, nie widziałeś jej przypadkiem? Nie przyszła dziś na kampus? Nie, nie widziałem. To kto jest? Nie wiem, pierwszy raz ją widzę. Mówi, że jest kotem. To quadroberka, przyjaciółka Aminy. Była u nas w domu. Ej, przyjaciółka, pomyliłaś adresy. Zo jest na innej ulicy. Posłuchaj mnie, Amina nie będzie się z tobą przyjaźnić i robić tych bzdur. To nie wasza decyzja, z kim powinna się przyjaźnić. Wypadł stąd, nie wyraziliśmy się zbyt jasno? A może nie rozumiesz ludzkiego języka i mam ci to wymiałczeć? Cii, odsuńcie się ode mnie, bo was jeszcze pogryzę. O, cześć, co, idziemy do parku? Chodźmy, w pobliżu jest fajne miejsce. Pokażę ci, jak mogę wysoko skakać. Amina, a ty gdzie? Lekcje się jeszcze nie skończyły. Nie obchodzi mnie, to wrócę do ostatniej lekcji. O, oh, wow. Naprawdę Amina dała się nabrać na te bzdury? No, Amina, jak się mają twoi nowi przyjaciele quadroberzy? A co cię to w ogóle interesuje? A tak? Tylko pytam. Tak po prostu, to byś nie pytała. Amina, dyrektor cię wzywa. Prawdopodobnie z powodu twoich nieobecności. Gdybyś nie doniosła, nie wzywałby mnie. Nic mu nie mówiłam, sam się dowiedział. Nie wiem, co kombinujesz, ale pospieszmy się. W każdym razie nie brałam w tym żadnego udziału. Kamil, jakie ma hasło na telefonie? Wypróbuj 4-0. Przeszło. Tak, tak, wejść. Wzywał mnie pan? Jeśli to przez moją absencję, to obiecuję, że to był ostatni raz i więcej to się nie powtórzy. Ale ja nikogo nie wzywałem. A, tak? No to pójdę. Tak, teraz trzeba znaleźć numer tej quadroberki.
O, znalazłam. Pisz szybko, zanim Amina wróci. Hej, postanowiłam powiedzieć całą prawdę. Nie chcę się już przyjaźnić i mam dosyć waszej grupy kwadroberów. A twoje miauczenie i skoki w parku są kiepskie. Tak, i dodaj jeszcze, że jest głupia. I jesteś idiotką. Wysłane. Nie rozumiem, Bazyl. Dlaczego samochód jest brudny? Co mi obiecałeś? Panie dyrektorze, umyłem go dzisiaj, naprawdę, sam osobiście, tymi rękami. Tak, Bazyl, co ty mi tu mówisz? Czy ja jestem ślepy? Nikt cię do tego nie zmuszał, sam to zaproponowałeś. Jutro samochód ma być czysty. Gdzie Amina? A co was to obchodzi, gdzie ona jest? Nazwała moją przyjaciółkę Kitty idiotką. Skoro tak powiedziała, to tak jest. Uważa cię za idiotkę. Czego nie rozumiesz? Dobra, rozejść się. Nie powinieneś był tego mówić. Teraz pożałujesz. Dziękuję ci za wszystko. Nigdy cię nie zapomnę. A to gnojki! Kamil, masz jakiś antyseptyk albo jod? Bazyl, co z tobą? Kto ci to zrobił? Zaatakowali mnie ci kwadroberzy. Trochę mnie poobijali. Podarli moją ulubioną koszulę. Ale za to nasz plan zadziałał. Nie zobaczymy już ich więcej. Super, chodź, dam ci bandaż i koszulkę. Lepiej, żeby nie zobaczyli cię moi rodzice, bo będzie dużo pytań. Chodźmy. Gratulacje! Wszyscy jesteście głupi! Co? Chuck, dlaczego nas wyzywasz? Ale to nie moje słowa. Właśnie byłem u dyrektora i poprosił mnie, żebym ja wam tą przekazał. Słyszałeś, Doug? Dyrektor mówił o tobie. Zamknij się, ten sam jesteś głupi. A dlaczego dyrektor tak powiedział? A dlatego, że napisaliście test z najniższym wynikiem. Co jest, kurczę? Wszystko spisałem od ponki. Niemożliwe, że ona napisała to źle. Cóż, krótko mówiąc, jeden z was zawiśnie dzisiaj na tablicy wstydu. Najgłupszy. Bo wy wszyscy się tam nie zmieścicie. Tablica jest za mała. I kto to jest? To kto? Ten, kto nie zda testu. Jakiego testu? Chuck, dlaczego wydajesz rozkazy? Jesteś ochroniarzem. Gdzie jest twój mundur? A dyrektor powiedział, że dzisiaj to ja zastąpię nauczyciela. Sprawdzę waszą wiedzę. Dawaj, Chuck, zaczynaj swój test. Szybko odpowiemy na pytania i każdy się rozejdzie. Proszę, Mun, trzymaj. Koszykarze? Tak? Ha! O, wasze testy, proszę, to dla ciebie. Kamil? Proszę, Lauro. Aminka? I to wszystko. Pokrótce, zadam pytanie i podam 4 możliwe odpowiedzi. Kto odpowie poprawnie, otrzymuje punkt. Kto zdobędzie najmniej punktów, trafia na tablicę wstydu. Więc tak, pierwsze pytanie. No dobra, zaczynamy. Jaka jest najgorętsza planeta, która znajduje się najbliżej Słońca? Wariant pierwszy, Merkury. Wariant drugi, Mars.
Wariant trzeci, Saturn. Wariant czwarty, Jowisz. Więc prawidłowa odpowiedź to... Merkury, numer jeden. Tak! Jestem najmądrzejsza. Jeszcze jakieś pytania? Tak. Łatwe. No tak, to Mars, tak? No więc, drugie pytanie. Jaka jest jednostka miary ciśnienia atmosferycznego? Co? Ja wiem. Pierwszy wariant. Amper. Drugi wariant. Pascal. Trzecia opcja. Zderzak. Czwarty wariant. Kilowat. Część z nich na pewno wybierze opcję trzecią. Oni myślą, że naprawdę jest taka jednostka jak zderzak. Raz. Dwa. Cztery sekundy. Trzy. Poprawna odpowiedź. Zderzak. Nie, dobra, dobra, żartowałem. Dobra już, dobra. Poprawna odpowiedź to Pascal. Opcja druga. Przechodzimy dalej. Oliwka, mówiłam ci, prawidłowa odpowiedź to druga, a nie pierwsza. Wybrałam losowo, bo ostatnim razem... A widzisz, źle. Cóż, myślałam, że wszyscy się mylą, a ja jestem mądra. Mądra. Bo jesteś śliczna. Już nie będę tak myśleć. Trzecie pytanie. Ile boków ma sześciokąt? Wariant pierwszy. Sześć. Wariant drugi. Pięć. Wariant trzeci. Trzy. Wariant czwarty. Siedem. Myślcie, myślcie! A w tym czasie coś im pokażę. Patrzcie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Ja sam nie wiem, ile ma boków. Jak? Wszyscy gotowi? Tak. Tak, tak, gotowi. Kochani, pomyślcie dobrze. Kochani, napiszcie swoje opcje w komentarzach. Zobaczymy, który z was jest najmądrzejszy. Więc tak, jesteście gotowi? Ja jestem gotowy. Poprawna odpowiedź... Sześć! Pierwszy wariant był poprawny! Haha, Babel wybrał drugą opcję. On wybrał pięć boków. Babel jest nienormalny, nie mogę uwierzyć, że chodzi do szkoły. Teraz mam trudne pytanie. Wszystkich was dezorientuję. Słuchajcie uważnie. Tajemne słowo, które otworzyło drzwi do podziemnego skarbca. Sim sim, pierwszy wariant. Sezam, druga opcja. Gum gum, trzeci wariant. Zam zam, czwarty wariant. Kochani, pamiętacie jak to było? Sim sim otwierał? Sezamie, otwórz się. A może zamzamie, otwórz się. Więc tak, prawidłowa odpowiedź to... To... Sezam! Drugi wariant! A ja odpisałam od wszystkich. Wszyscy odpisali. Ja znałam odpowiedź. Dla niektórych to łatwe, dla niektórych trudne. No trudno. Idziemy teraz dalej. Który z was dobrze zna geografię? Ha? Ponieważ następne pytanie będzie dotyczyło geografii. Na którym kontynencie żyje najmniejsza ilość ludzi? Wariant pierwszy. Atlantyda. Wariant drugi. Arktyka. Wariant trzeci. Australia. Wariant czwarty. Antarktyda. Co? Arktyka, Antarktyda. A Atlantyda w ogóle istnieje? No tak, jesteście gotowi na prawidłową odpowiedź? Tak! Prawidłowa odpowiedź to Antarktyda! Cztery! Wygląda na to, że to pytanie wprawiło chłopaków w zakłopotanie. Coś chyba im nie wyszło, nie? O, nie wyszło. Następne pytanie. Starożytny grecki uczony, którego przysięgę zna każdy lekarz na całym świecie. Wariant pierwszy. Arystokrata. Wariant drugi. Sokrates. Wariant trzeci. Hipokrates. Wariant czwarty. Monohydrat.
Ej, co wybraliście? Co wybraliście? Sokrates? Sokrates to chyba jakiś związek chemiczny. Prawidłowa odpowiedź. Hipokrates, numer 3. Ponka, a ty co? Jesteś tutaj najmądrzejsza. Nie znałaś poprawnej odpowiedzi? No trochę się pomyliłam. Ale co, wyglądam na lekarza? Codziennie składam taką przysięgę? No dobra, idziemy dalej. Co jest lżejsze? 1 kg waty czy 1 kg żelaza? Wariant 1. Wata. Wariant 2. Żelazo. Wariant 3. Kilogram. Wariant 4. Obie opcje ważą tyle samo. Ale jednomyślność! Oczywiście, że druga opcja. Pytanie do koszykarzy. Powiedzcie mi, dlaczego wybraliście czwarty wariant? Ten tu proste, ponieważ kilogram i kilogram ważą tyle samo. No, Chuck... Sam nie mogłeś powiedzieć? Ej, nie zawstydzaj mnie. Potrzebujemy trudniejszych pytań. Te są zbyt łatwe. Haha, kurczę, oczywiście, ale ze mnie nauczyciel. Sam myślałem, że kilogram waty jest cięższy. Chuck, a możesz szybciej zadawać pytania? Mam 3 zamówienia. Pizzę, sushi i kawę. A teraz pytanie ode mnie osobiście, ponieważ byłem kiedyś zawodowym piłkarzem. Ilu zawodników liczy drużyna piłkarska? Wariant pierwszy. 13. Wariant drugi. 9. Wariant trzeci. 21. Wariant czwarty. 11. Ej, nie rozumiem, co tutaj się dzieje? Dlaczego wszyscy wybraliście czwartą opcję? A wy co, wszyscy jesteście piłkarzami? A może podejrzeliście poprawną odpowiedź? Ponieważ czwarta odpowiedź jest poprawna! 11 zawodników w drużynie! Witam, dzień dobry. Eluwa! Skąd mam znać poprawną odpowiedź? W ogóle nie oglądam piłki nożnej. Gdyby pytali o kosmetyki, odpowiedziałabym poprawnie. Chuck, a wiesz, ilu jest zawodników w drużynie koszykówki? Ilu koszykarzy jest w jednej drużynie? Nie wiem, daj pomyśleć. Jako dziecko grałem w piłkę. Byliśmy podzieleni na małe drużyny i chyba to było 6. 6! Nie poprawnie. No dobra, nie jestem koszykarzem, tylko piłkarzem. I na koniec, finalne pytanie, które zdecyduje o tym, który z was będzie wisiał na tablicy wstydu. Pytanie, gdzie znajduje się rezydencja papieża? Pierwszy wariant, Watykan. Drugi wariant, Rzym. Trzeci wariant, Mediolan. Czwarty wariant, Milana. Wymyśliłem to na poczekaniu. Watykan, na pewno Watykan. Nie, to Watykan. Nie, ja wiem. On jest w Milanie, na pewno. No co ty, w Milanie? Normalnie. Wybrałam pierwszą odpowiedź tylko dlatego, że Poli powiedziała, że jest na 100% pewna. Ja nie pamiętam zupełnie niczego. Okulary nie oznaczają, że jestem inteligentna. Jestem pewna tej odpowiedzi na 100%, bo Watykan to najmniejszy kraj i jestem tego pewna. I tam mieszka papież. Ha, no dobrze, dobrze, Ponka. Całkiem niezła wiedza geograficzna. Ponieważ pierwsza to poprawna odpowiedź. Pierwsza odpowiedź, Watykan. Więc tak, gotowi dowiedzieć się, kto jest najmądrzejszy na całym kampusie? Tak! Uwaga, najmądrzejsi na całym kampusie są... Puzzle i Goofy! Odpowiedzieli poprawnie na absolutnie wszystkie pytania! Teraz tak, na tablicy wstydu zawiśnie... Na tablicy wstydu zawiśnie... Oliwka! Co? Na ile pytań odpowiedziała? Oliwka? Wiedziałam, że ona! Zamknij się! Spójrzcie na nią, Boże mój! Zamknij się! Pobierz osobną aplikację VK Video! Subskrybuj naszą społeczność Kiki do Campus. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych odcinków. Hura, hura! Wygrać nam się uda! Jesteśmy najlepsi i dobrze to wiesz? Na pewno nam uda się wygrać ten mecz! Say no!
Nie podchodź do mnie! Mam w rękach ciężkiego trampka i nie zawaham się go użyć! Kamil, to ja, Molly! Nie poznałeś mnie? Molly? Co ty tutaj robisz? Jak Chuck cię tu zobaczy, powie wszystko dyrektorowi! Myślałam, że jesteś głodny i przyniosłam ci jedzenie. I poduszkę, żeby spało ci się wygodnie. To dla ciebie. Dziękuję. O, burger! Fajnie, po prostu byłem głodny. Chcesz połowę? Nie, dziękuję, nie jestem głodna. Zjadłam obiad w domu. Kamil, czy mama do ciebie dzisiaj dzwoniła? Nie, ona mnie chyba nie potrzebuje. Kamil, nie smuć się. Wszystko się ułoży. Wrócisz do domu. Jestem pewna, że twoja mama cię kocha. A ja myślę, że ona mnie nie kocha. Molly? Chuck? Co ty tutaj robisz? Kamil, mówiłem ci, że tylko ty możesz spędzać noc w kampusie. A może chcecie, żeby zwolnili mnie z waszego powodu? Chuck, co się pieklisz? Molly po prostu przyniosła mi jedzenie i poduszkę. Aby Kamilowi wygodnie się spało. Przyniosłaś? No okej. A teraz spadaj stąd, nie potrzebuję przez ciebie problemów. Okej, wychodzę. Dobra, Kamil, do zobaczenia jutro. Na razie. Kamil, musisz jutro wstać, zanim przyjdzie dyrektor. I nie zapomnij tu posprzątać, bo nikt nie powinien wiedzieć, że spędzałeś noc na terenie kampusu. Nie martw się, Chuck, nikt się nie dowie. No dobra. Amina, i co? Czy Kamil był dzisiaj na kampusie? Tak, był. Rozmawiałaś z nim? Czy ma zamiar wrócić do domu? Mamo, nie chcę cię martwić, ale on powiedział, że nie chce wrócić do domu. I co, nawet nie powiedział, gdzie ma zamiar mieszkać? Powiedział, że będzie mieszkał na kampusie. Mamo, co zrobimy? Czy nadal będzie dobrze? Czy wróci do domu? Oczywiście, Amino. Wszystko będzie dobrze. Tata i ja coś wymyślimy, a ty nie myśl o złych rzeczach. Idź spać. Chuck, obudź się! Simona? A ty co, już na kampusie? Która godzina? 6 rano? Jeśli zapomniałeś, to ci przypomnę. Jestem administratorką kampusu i muszę być przed wszystkimi innymi. Daj mi klucze do klasy. O, Simona, cześć. A ty co tak wcześnie? Rozumiem, że spędziłeś tutaj noc. I jak ci się spało? Ale ja nie spałem. Tak, tylko położyłem się na chwilę. Też przyjechałem wcześniej do kampusu. Kamil, nie jestem ślepa. Nie musisz mnie okłamywać. Masz poduszkę, co oznacza, że spędziłeś tu noc. Simona, wiesz co? To ciebie nie dotyczy. Pilnuj swoich spraw. A czy wiesz, że nastolatkom nie wolno spać na terenie kampusu? A jeśli dyrektor się o tym dowie, wszyscy będą mieli przez ciebie duże problemy. Simona, chcesz radę? Jeśli będziesz trzymać gębę na kłódkę, to nikt nie będzie miał problemów. Nie potrzebuję twoich rad. A ty po sobie nie posprzątałeś. Hura, hura! Wygrasz nam się? Uda! Jesteśmy najlepsi i dobrze to wiesz. Na pewno nam uda się wygrać ten mecz. Woo! Amina, co się dzisiaj z tobą dzieje? Nie, dziewczyny, nie mogę już tak dalej trenować. Cały czas myślę o Kamilu. Boję się, że nasza rodzina się rozpadnie. Amina, wyobrażam sobie, jakie to dla ciebie trudne. Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Amina, jeśli chcesz, możemy wszystkie razem pójść na zakupy. Trochę się oderwiesz. A potem pójdziemy do naszej ulubionej kawiarni na 2 porcje naszych ulubionych lodów waniliowych. Z kawałkami czekolady. Dziewczyny, o czym wy w ogóle mówicie? Jakie kawałki czekolady? Musimy pomóc Aminie sprowadzić Kamila do domu. Ale jak mamy to zrobić? Sama słyszałaś, że on nie chce wracać. Nie możemy go zmusić. Dziewczyny, mam pomysł. Ej, a gdzie wszyscy? O, ziomki zamówili sushi. No dobra, to przerwa na lunch. Dostawy mogą poczekać. Hura, hura. Wygrasz nam się? Uda. Jesteśmy... Amina, czekaj. Nauczyłam się nowych ruchów tanecznych. Patrz. Hura, hura. Wygrasz nam się? Punka, odwal się. Nie mamy teraz nastroju. A kiedy będziecie miały nastrój? Nigdy. A ja i tak osiągnę swój cel, dostanę się do waszej drużyny i zostanę cheerleaderką.
Bubble, jesteś idiotą? Ej, Dylan, czemu mnie wyzywasz? A temu? Dlaczego zeżarłeś całe sushi, które było na sprzedaż? A skąd miałam wiedzieć, że było na sprzedaż? Nie było na nich napisane! A ciężko było poruszyć mózgiem? Wszystko na tym stole jest na sprzedaż, wszystko! No przepraszam, nie pomyślałem o tym! Dylan, co z tym zrobimy? Nie ma już sushi, wszystko zeżarł! Mam ochotę cię palnąć tymi pałeczkami do sushi! Dobra, wypuszczamy Gubkę i niech to odpracuje! Masz, i masz wszystko sprzedać i oddać nam pieniądze! Idź stąd! Dylan, a co z wasabi i sosem sojowym? Nic, wywal to! Nie mamy już sushi! O, Kamil! Jak minęła noc na kampusie? Wspaniale! Simona mnie obudziła, teraz nie mogę spać w szatni. Muszę znaleźć nowy pokój. Nie martw się, Kamil, w kampusie jest pełno miejsc do spania. Spójrz, na przykład siłownia, Simona w ogóle tam nie chodzi. Aha, a co z koszykarzami? Oni ciągle tam chodzą. Podkablują mnie do Dyrka. Koszykarzy biorę na siebie, dogadam się z nimi. Kurczę, zapomniałem poduszki z szatni. Poduszki? Gdzie kupiłeś poduszkę? Molly przyniosła. Molly? Zakochała się w tobie? Co ty, po prostu przyniosła poduszkę i tyle. Aha, zaczyna się od poduszki, a potem twoje szczoteczki do zębów będą w jej kubku. Cześć chłopaki, macie ochotę na lemoniadę? Płatna? Oczywiście, że płatne, nie ma nic za darmo. No to nie chcę. Wieśniak. Cicho, nie krzycz, dyrektor jest tutaj. Jedzenie i poduszka w szatni? Ktoś spędzał noc na terenie kampusu? Trzeba to sprawdzić. Ej. I tak, dzisiaj jest najważniejszy dzień w waszym życiu. Dzisiaj dowiemy się, który z was zasługuje na nowy letni strój koszykarskich mistrzów. Ale zanim zaczniemy, chcę usłyszeć od was, czy jesteście gotowi założyć nowy strój mistrzów? Tak. Nie słyszałem! Głośniej! Gotowi? Jesteśmy gotowi! Pensja naprawdę chce ten nowy strój! I świetnie! To możemy zaczynać! Teraz dowiemy się, który z was będzie pierwszy! Ene, due, rike, fake, torba, borba, ósme, smake, eus, deus, kosmateus i morele, bax! Jest! Jestem pierwszy! Dawaj! Musisz trafić! Tak! Gratulacje! Nowy strój jest twój! Możesz go wziąć! Tak, Dance, patrz, mam nowy strój! Też zaraz go będę miał. Jeśli spodłujesz, nie masz stroju. Tak! Gratulacje, mistrzu! Nowy strój jest twój, noś go z dumą! Wow! O, tutaj są! Dobra, koszykarze, słuchajcie uważnie. To już nie tylko sala do koszykówki, to także pokój Kamila. On od teraz będzie tutaj mieszkał, jasne? Nie kumam. Czego nie kumasz? Kamil ma problemy, uciekł z domu, nie ma gdzie spać. A dlaczego akurat na sali? My tu trenujemy. Tak, niech śpi w szatni. Nie mogę już tam spać, Simona mnie nakryła. No powiedzmy, że się nie zgadzamy. I co? Nie co, tylko wtedy, gdy wy będziecie mieć problemy i przyjdziecie do nas o pomoc, Kamil i ja wam nie pomożemy. Dobra, możesz tu spać, ale za dnia sala jest nasza. Okej, zgoda. I tak, kochani, dzisiaj mamy bardzo ważny temat na lekcji. Porozmawiamy o relacjach między rodzicami i nastolatkami. Nauczycielu Tim, myślę, że to bardzo ważny temat. Ponieważ nastolatkowie często kłócą się z rodzicami, a twoim zadaniem jest pomóc im znaleźć wspólny język z rodzicami. Brawo, Simona. Dziękuję. Kochani, jak myślicie, czy rodzice i nastolatki powinni być przyjaciółmi? Panie Tim, a jeśli mój ojciec wyszedł po chleb, jak byłem mały i jeszcze nie wrócił, to jak mam się z nim przyjaźnić? Benz, to nie jest temat na dzisiejszą lekcję. Jeśli chcesz o tym pogadać, pogadamy o tym później. Hej, Benz, a byłeś w tym sklepie? Szukałeś przy pieczywie? Może on tam jest? Benz, czy ty jesteś kretynem? Wyszedł 10 lat temu, nie stałby tam tak długo. Ej, Kamil, wziąłeś poduszkę z szatni? Nie, niby kiedy. Nauczycielu Tim, uważam, że rodzice i nastolatki powinni się przyjaźnić. Na przykład ja w ten weekend mam zamiar wybrać się z rodzicami do parku na piknik. A ja bardzo kocham moją mamę. Robi najsmaczniejsze kanapki i przynosi mi je do kampusu. Ty to akurat mógłbyś żreć mniej, Bubble.
A my z mamą jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Chodzimy razem na zakupy, robimy manikir, oczywiście czasem się kłócimy, ale bardzo szybko się godzimy. Zgadza się, kochani. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki myślicie. Cóż, swoich rodziców się nie wybiera. Tak jak nauczycieli. Dyrektor! Dyrektorze Davis, coś się stało? Tak, stało się. Właśnie znalazłem w męskiej szatni jedzenie i poduszkę. Kto jadł i spał w szatni kampusu? Kamil Dyro znalazł twoją poduszkę i kolę. Wiem, to puzzle. Pytam po raz ostatni, czyje to? Jeśli sprawca się nie przyzna, ukaże całą klasę. To ja nocowałem na kampusie. Kamil, dlaczego zostałeś na noc na kampusie? Nie masz domu? Już nie. Pokłóciłem się z rodzicami i uciekłem z domu. Hej, dlaczego się przyznałeś? Zatem, wszyscy wiecie, że jest to naruszenie zasad. Spanie na terenie kampusu jest zabronione. No to klops. Kamil, przypominam, że nadal czekam na twoich rodziców w szkole. I gratuluję tobie, panie Tim, jest pan zwolniony. Za co, panie dyrektorze? Za nieprowadzenie właściwej pracy wychowawczej z młodzieżą. Dziękuję wszystkim, koniec lekcji. Kamil, kocham cię bardzo. Kocham cię i bardzo za tobą tęsknię. Wróć do domu. Kurczę, jak tu zimno. Chrzanić tego dyrektora i Simonę razem z nim. Nie pójdę do domu, będę tu siedział całą noc. Mama! Mamo, wróciłem. Kamil, synu! Przepraszam, mamo. I ty mi wybacz, synku. Tak, udało się. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwonek i czekajcie na nasze nowe odcinki. Pa, pa! Dlaczego Amina spóźnia się na trening? To w ogóle nie jest do niej podobne. Zef, zapomniałaś? Amina wybrała się dziś do Federacji Cheerleaderek, żeby umówić dla nas kolejne zawody. Racja, zupełnie zapomniałam. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się dla niej dobrze i znów wyruszymy w podróż. Najważniejsze to, żeby tym razem nie zapomnieć o walizce z naszymi pomponami i strojami. Nie martw się, Poli, nie zapomnę. Chociaż nie ma Aminy, trzeba spróbować dostać się do drużyny cheerleaderek. Dziewczyny, musimy zdecydować, kto będzie kapitanem, skoro nie ma Aminy. Jakieś propozycje? Ja mogę być kapitanem. Mam już doświadczenie. Jakie ty masz doświadczenie? Ostatnim razem, gdy byłaś kapitanem, nasza drużyna prawie się rozpadła. To dlatego, że mnie nie słuchałyście. A poza tym słabo tańczycie. Nie boli, to dlatego, że ty nie jesteś liderem. Dobra, dziewczyny, nie kłóćcie się. Jesteśmy jednym zespołem. Wspólnie podejmiemy decyzję i będziemy po prostu ćwiczyć pod nieobecność Aminy. Amina i tak wkrótce wróci. Nie potrzebujemy nowego kapitana. Zgadzam się. No i świetnie. Chodźmy na zajęcia. Mandy i Simona z jakiegoś powodu znowu się nas czepiają. Dziewczyny, cześć! Cześć, Ponka. Wpadnijcie po treningu na spróbowanie naszej nowej lemoniady. Jest naprawdę smaczna. Swoją drogą, dzisiaj mamy zniżkę dla cheerleaderek. Skąd ta hojność? Ponka, znowu próbujesz dostać się do naszego zespołu? Kto? Ja? Nie ma mowy! A co, rekrutujecie nowych członków? Nie! Dobra, dziewczyny, chodźmy, bo inaczej nasze ulubione administratorki będą znowu krzyczeć. Kurczę, któregoś dnia na pewno dołączę do tego zespołu! Subskrybuj nasz kanał i polub ten film, aby stale móc oglądać Kiki do Campus. Naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych odcinków. O, administratorki nadchodzą. Kochani, niedługo mamy szkolny bal. Czy już zdecydowaliście, z kim idziecie? Osobiście mam zamiar zaprosić Kamila. Tak przy okazji, gdzie on jest? Gdzie puzzle?
Znowu opuszczają zajęcia? Nie, po prostu poszli kupić dekoracje na zakończenie roku szkolnego. Cóż, aby udekorować klasę muzyczną. Poli, dlaczego kłamiesz? Naprawdę uciekli. Jeśli Mandy i Simona się dowiedzą, będzie po nas. Jeśli się dowiedzą, to niech Kamil i Pazul sami sobie z tym radzą. Tak, musimy szybko znaleźć pary na bal. A niby kiedy mamy to zrobić? Codziennie mamy 2 treningi. A ty, Ben, z kim idziesz na bal? Jaki bal? Ja chyba nawet tam nie pójdę. Treningi są tuż za rogiem, musimy ćwiczyć. Niech już nadejdzie ten dzień. Szkolne bale są takie romantyczne. Ponka, lepiej zastanów się, z kim idziesz na ten bal. Nawet nie masz chłopaka. Jeszcze ktoś by pomyślał, że ty go masz. Hej, Bubble, będziemy pracować 2 razy ciężej podczas balu. I tak nie mamy dziewczyn. Tak, biznes musi się kręcić. A tej nocy możemy zarobić nawet 2 razy więcej. To wy sobie pracujcie. Ja będę imprezować. Na pewno znajdę parę. Parę? Ty? Chyba twoją torbę dostawczą. Nie, zaproszę Simonę. Simona, pójdziesz ze mną na bal na zakończenie szkoły? Nie ma mowy. Wolę zostać w domu niż iść z tobą na bal. Ale przegryw. Sam jesteś przegryw. Pójdę z nią na bal. Zobaczysz. Leja, chodźmy na bal z koszykarzami. Nie możemy jak frajerzy iść bez pary. Jeżeli do tego czasu nie znajdziemy chłopaków, to okej. Pójdziemy z koszykarzami. A teraz najważniejsze. Musimy kupić prezent dla dyrektora. Dlatego wszyscy dają pieniądze na prezent. Kurczę, oddajemy pieniądze co tydzień. A co jeśli nie mam pieniędzy? To zapytaj rodziców. To nie mój problem. A może chcesz, żeby dyrektor pozostał bez prezentu? A można przynieść później? Nie, Bubble. Nie możesz. A co my damy dyrektorowi? A oto ja was chciałam spytać. Jakieś pomysły? O, dajmy mu piłkę do koszykówki. A ty co, głupi? Po co dyrektorowi piłka do koszykówki? Nie, to nie pasuje. A może podarujemy mu kolekcję moich ulubionych anime? Nie będzie trzeba się zrzucać. Jakie anime? Nie! No to dajmy mu maseczki i plastry. Gabi, odpowiem tobie zamiast Mandy. Nie. A może dajmy dyrektorowi nowy globus? Mhm. On już ma globus. Głupi pomysł. Mandy, jeśli nie podobają ci się nasze pomysły, to zaproponuj swój. Nie ma mowy. Mam tyle pracy na terenie kampusu, że nie mam czasu myśleć o tym, co dać dyrektorowi. Nie tylko ty. Poważnie, nie macie pomysłu na prezent dla dyrektora? Problem w tym, że wy na wszystkie nasze pomysły mówicie nie. Ciągle jesteście złe i niezadowolone. Jesteśmy tym zmęczeni. Tak! Czy masz z czymś problem? Tak, nie podoba mi się to. A co proponujesz? Proponuję wyzwanie. Przez cały dzień zgadzacie się ze wszystkim, co mówimy i zawsze mówicie tak. Co za głupi pomysł. Na kampusie obowiązują zasady i nie da się ich łamać. Raz zamieniliśmy się miejscami i nic dobrego z tego nie wyszło. Mandy? Mandy, dlaczego nie? To tylko jeden dzień. Zdecydowanie się na to nie zgadzam. Zdajesz sobie sprawę, co wymyślą? Nic złego się nie stanie. Będziemy mieć wszystko pod kontrolą. Co więcej, mogłoby to pomóc nam lepiej się dogadywać. Dobra, ale tylko jeden dzień, nie więcej. Tak, jeden dzień. Zgadzamy się. Nie mam już żadnej kasy na koncie. Dylan, to dlatego, że od razu wydajesz wszystkie swoje zarobki. Tak, ja na przykład od dawna oszczędzam na nowy telefon. No to jeszcze trochę sobie pooszczędzasz. Za mało zarabiamy. Dlatego tak długo oszczędzam. Dobra, mam tego dość. W tym tygodniu nie dostałem żadnych napiwków. Szukam nowej roboty. Nie denerwuj się, Bubble. Dylan też nie ma pieniędzy. Po prostu musisz oszczędzać, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ej, moment. Dlaczego znowu sprzedajecie śmieciowe jedzenie? Zakazałyśmy wam sprzedaży tego. Mandy, nikt nie kupuje zdrowej żywności. Przy tej sprzedaży będziemy musieli zamknąć to stoisko. A to już nie jest nasz problem. Pozbądź się tego. Mandy, a możemy nadal sprzedawać popcorn, lemoniadę i słodycze? Oczywiście nie. A ja myślę, że o czymś zapomniałyście. Tak, macie dzisiaj się zgadzać na wszystko, o co was prosimy. Dobrze, sprzedawajcie dalej. Tak, to najlepszy dzień na świecie. A czy możemy trochę podnieść ceny na cały asortyment? Tak. Podnieście. Administratorko Simono, a możesz powiedzieć ci liderkom, żeby pozwoliły mi dołączyć do ich drużyny? W porządku, porozmawiam z nimi. Ej, Simona, pójdziesz ze mną na randkę? Co? Fu, Bubble, oczywiście, że nie. Zła odpowiedź. Dobrze, Bubble, pójdę z tobą na randkę. Ale wypast, na razie przegrywy. Idę na randkę. Simona, poczekaj chwilę, pójdę się przebrać, jestem gotowy.
Kiedy ten dzień się skończy, jeszcze z wami porozmawiamy. Na pewno porozmawiamy. Gabi, mam świetny pomysł. Wiem, jak sprawić, by wszyscy na kampusie nas słuchali. Jak? Dziś administratorki pozwalają na wszystko i mówią cały czas tak, prawda? Mhm. Tak więc, my musimy zostać administratorkami. I wtedy już zdecydujemy, kto i co może robić. Leja, a jak nimi zostaniemy? Gabi, nie bądź głupia. Po prostu podchodzimy do nich i zostaniemy administratorkami. Nie mogą nam odmówić. Wow, Leja, jesteś taka mądra. Wiem. Chodźmy je znaleźć. Hura, hura, wygrać nam się uda. Jesteśmy najlepsi i dobrze to wiesz? Na pewno nam uda się wygrać ten mecz. Dziewczyny, nie ćwiczyłyśmy wystarczająco dobrze. Zróbmy to jeszcze raz. Poli, czy nie sądzisz, że znowu zaczynasz nami rządzić? Nie, nie rządzę się. Wszystko musi być przećwiczone do przybycia Aminy. Dawajcie jeszcze raz. 3, 4. Hura, hura, wygrać nam się uda. Dziewczyny, przestańcie. Simona, nie przeszkadzaj nam w treningu. Przygotowujemy się do zawodów. Możecie przygotowywać się do zawodów, jak tylko chcecie. Tylko nie zapomnijcie o Ponce. Ona jest częścią waszej drużyny. Co? Simona, o niczym tu nie decydujesz. Ponka nie może dołączyć do naszego zespołu. Amina decyduje o wszystkim. Nie obchodzi mnie to. Rozwiążcie to same. Dziewczyny, nie potrzebujemy Ponki w drużynie. Czekajcie. Administratorki dzisiaj mówią na wszystko tak. Poprośmy zatem Mandy, aby dopilnowała, aby Ponka nie dołączyła do naszego zespołu. Świetny pomysł. Chodźmy szybko do Mandy. Oby ten dzień jak najszybciej się skończył. Cześć, administratorko Mandy. Czego chcesz? Dzisiaj się na wszystko zgadzasz. I wszystkim mówisz tak? Ta, mówcie czego chcecie. Chcemy zostać administratorkami kampusu. Tak, zgadzasz się? Ta, zgadzam się. Wow, Leja, to zadziałało. No cóż, była administratorką kampusu. Opuść swoje miejsce pracy. Gratuluję nowych stanowisk, dziewczyny. Ale najpierw musicie zapoznać się z obowiązkami administratorów. Jakimi obowiązkami? Ta, po prostu stoisz i krzyczysz na wszystkich. Punkt pierwszy. Sprawdź zadania domowe uczniów. A co to za nonsens? Nie zgodziłyśmy się. Mandy, naprawdę musimy to sprawdzać? Tak. Miłej pracy, administratorko Lejo i Gabi. Jeśli potrzebujecie, sprawdźcie zadania w klasie. Jesteście wolne. Kurczę, Dance, jestem zmęczony tym rzucaniem. Tak, przestań marudzić. Benz powiedział, że jeśli nie wykonamy 10 z 10 rzutów wolnych, będziemy ćwiczyć, aż odpadną nam ręce. Jezu, niedługo z lodówki mi wyskoczy, Benz. O, patrz, to Simona i przegryw? Chodź do Simony i poprosimy o opuszczenie zajęć. Musi powiedzieć tak. No dawaj! Kochanie, zamówiłem dla nas stolik w najlepszej restauracji w mieście. Jeszcze raz nazwiesz mnie kochaniem. Hej, Simona, czy dzisiaj na wszystko mówisz tak, prawda? Tak. Nie widzisz, że idę na randkę z Bablem? Gdybym był dziewczyną, nigdy bym się z tobą nie umówił. Simona, a możemy dzisiaj opuścić zajęcia? Oczywiście, że tak. Naprawdę można! Jej! No co, kochanie, idziemy? Dlaczego zgodziłam się na to głupie wyzwanie? Mandy, możesz wyjaśnić, dlaczego Simona decyduje, kto jest w naszym zespole, a kto nie? Sami chcieliście, żebyśmy dzisiaj przez cały dzień mówiły na wszystko tak. Więc Ponka poprosiła Simona, by porozmawiała z wami. W takim razie dopilnuj, żeby Ponka nie dołączyła do naszego zespołu. A ja nie mam zamiaru nic robić. Mandy, a możesz powiedzieć Ponce, że nie weźmiemy jej do zespołu? Tak, mogę. Dziękujemy, administratorko Mandy! Ej, o co tu chodzi? To jeszcze nie jest koniec treningu! Simona zwolniła nas z zajęć! Administratorki mówią na wszystko tak. Administratorki zwolniły was z lekcji, ale nikt nie zwolnił was z treningu. Zawracać na jednej nocy i na trening, ale raz. No Benz, skończyłem z wami. 1000 pompek, każdy. Ponka, mówiłam ci, że nie będziesz w drużynie cheerleaderek. Kurczę!
A możemy nie przynosić zadania domowego? Tak. Czy w takim razie możemy już ich nie sprawdzać? Tak. A może Ponka dać nam podwyżkę? Tak. Tak ile mam jeszcze to znosić? To była moja ulubiona bluzka. Simona, kochanie, przepraszam. To niespecjalnie. Zamknij się, Bubble, i zejdź z moich oczu. Dasz mi drugą szansę? Powiedziałam, żebyś zniknął. Dobra, mam tego dosyć. Koniec z tym głupim wyzwaniem. Tak, i to jak najszybciej. No co, administratorki, nie sprostałyście wyzwaniu. Tak jak myśleliśmy. Mi się podobało to wyzwanie. Nie obchodzi nas, co myślicie. Administratorzy powinni być tacy jak my. Inaczej nie będzie tu żadnej dyscypliny. Tak, teraz wszystko odwołujemy. Tak, a za 10 minut widzimy się na teście. Kochani, subskrybujcie nasz kanał, naciśnijcie dzwonek, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. Kliknijcie dzwonek, żeby nie ominąć naszych nowych filmów. I wszystkim pa! Say no!